Szanowni Państwo, witam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. Cieszę się niezmiernie, że mamy tak ogromną frekwencję i z góry przepraszam wszystkich, którzy nie zdołali się dostać do tej sali. Natomiast to wszystko będzie nagrywane, także zarówno Państwo, którzy dzisiaj są z nami i ci, którym nie uda się zobaczyć tego naszego spotkania, będą mogli do tego wrócić, tudzież zobaczyć po raz pierwszy, no myślę, że w ciągu 2 tygodni. Proszę Państwa, na początku chciałbym podziękować wszystkim tym, dzięki którym to dzisiejsze spotkanie jest możliwe. Przede wszystkim dziękuję księdzu profesorowi Michałowi Hellerowi, dyrektorowi centrum, za, jak powiem, patronat duchowy całego przedsięwzięcia. Dziękuję serdecznie naszym dzisiejszym wykładowcom, profesorowi Markowi Demiańskiemu, doktorowi Stanisławowi Wajtlikowi i profesorowi Leszkowi Sokołowskiemu za to, że zgodzili się dzisiaj wygłosić krótkie wykłady kosmologiczne. Dziękuję naszym dzisiejszym artystom, dziękuję mojemu przyjacielowi, pianiście Nicolasowi Franco, który oprócz tego, że jest profesjonalnym pianistą, jest również matematykiem i moim bliskim współpracownikiem, pracownikiem Uniwersytetu Namur w Belgii. Dziękuję panu doktorowi Gajuszowi Kęsce z Akademii Muzycznej, że zgodził się również dzisiaj przed nami wystąpić. Dziękuję przede wszystkim Akademii Muzycznej, przede wszystkim w osobie pana rektora, profesora Zdzisława Łapińskiego za wszelką pomoc i pozytywne ustosunkowanie się do naszej inicjatywy. Dziękuję bardzo panu profesorowi Andrzejowi Pikulowi, kierownikowi katedry fortepianu, którego tutaj życzliwość i pomoc logistyczna są naprawdę nieocenione. Dziękuję pani Magdzie Chrętkow i panu profesorowi Widłakowi za wszelką pomoc i pomoc w nawiązaniu kontaktów z Akademią. Z strony finansowej chciałem bardzo podziękować firmie PKN Orlen, w szczególności Fundacji Orlen Dar Serca, która zapewniła nam środki finansowe na przedsięwzięcie to i nie tylko to, bo dzięki ich pomocy zrealizujemy również jeden wykład na naszą platformę e-learningową Copernicus College. No i także mamy po prostu pieniądze na to, co lubimy najbardziej, czyli prowadzenie badań naukowych. Dziękuję firmie Martin Traduction w osobie mojego taty Marcina Ecksteina, który zapewnia dzisiaj tłumaczenie dla naszego gościa z zagranicy. Dziękuję Tygodnikowi Powszechnemu, który objął patronat medialny nad tą imprezą. W szczególności dziękuję Łukaszowi Kwiatkowi za wszelką pomoc. No i wreszcie na koniec dziękuję wszystkim osobom z Centrum Kopernika, które tutaj mi pomagały. Dziękuję Dianie, dziękuję Piotrowi, dziękuję Łukaszowi, dziękuję Jankowi. Proszę Państwa, usłyszeć kształt wszechświata. Idea tego przedsięwzięcia, znaczy to, co mnie zainspirowało, żeby zaproponować tego typu spotkanie, takie nietypowe połączenie muzyki i nauki. To, co dało mi impuls, to była taka bardzo podobna inicjatywa w czasie pierwszej edycji Copernicus Festival organizowanej przez nasze centrum. Wtedy to wykłady księdza profesora Michała Hellera były właśnie przeplatane utworami muzycznymi wykonywanymi na żywo. I wtedy właśnie miałem takie odczucie, że tak naprawdę ta muzyka i nauka oddziałują w pewnym sensie na te same jakby rejestry w naszym umyśle. Myślę, że każdy z Państwa miał taką chwilę, kiedy nie wiem, jest się samemu w domu albo zakładamy słuchawki, puszczamy naszą ulubioną muzykę i ktoś się mówi, zapominamy o Bożym świecie. Z drugiej strony każdy, kto zajmuje się nauką i robi to z pasją, również doznaje podobnego uczucia, to znaczy jak myśli nad jakimś problemem albo robi jakiś eksperyment, to również wyłącza wszystko, co jest naokoło. Skupia się na tej tylko jednej rzeczy. Ja osobiście często łączę te dwie kwestie i słucham muzyki klasycznej, rozwiązując jakieś problemy matematyczne. I nierzadko mam takie poczucie, że jest pewna harmonia między tą muzyką, która do mnie dociera, a tą strukturą matematyczną, z którą obcuję. Czy zatem można usłyszeć kształt wszechświata? Mam nadzieję, że sami się Państwo o tym przekonają. Zaczynamy.
Dzisiaj mamy dwóch bohaterów naszego spotkania. Muzyka i kształt wszechświata. Nocturn Chopina wprowadził nas już w atmosferę muzyki. Wypada powiedzieć kilka słów na temat kształtu wszechświata. Nauka matematyczna, która się zajmuje kształtem, nazywa się topologia. Uczeni lubią dowcipne nazwy i często poważne rzeczy opatrują niepoważnymi nazwami. Często się mówi wręcz o topologii spodni. Jak widzimy na tym obrazku, ta nazwa jest usprawiedliwiona. Topologie spodni mają dwie czarne dziury zderzające się. Rzeczywiście możemy tutaj obserwować, jedna nogawka, druga, to są dwie czarne dziury, zderzają się, tworzą jedną dziurę. Ale to nie muszą być czarne dziury. W teorii superstrud mogą to się zderzać dwa różne wszechświaty. Problem kształtu wszechświata jest stary, starszy niż teoria względności. Z końcem XIX wieku ten autor, Edwin Abbott, napisał książkę pod tytułem Flatland. Proszę zwrócić uwagę na datę wydania, 1884. To jest około 20 lat przed powstaniem teorii względności, ale już wtedy do głosu, do świadomości publiczności doszedł fakt, że powstały różne geometrie nieeuklidesowe. I właśnie Abbott wykorzystał tę okoliczność do tego, by przedstawić w ironicznej postaci, jako satyrę, warunki społeczne panujące wówczas w Anglii i wybrał następującą strategię. Wyobraźmy sobie, że istnieją istoty żyjące na płaszczyźnie, nazywały je płaszczaki, a ich ojczyzna to była Flatland, płaski świat. I mają tylko dwa wymiary. Istoty zaludniające ten Flatland są różnymi figurami. Im więcej kątów ma figura, tym jest wyżej położona w społecznej hierarchii. Bohaterem tej książki jest zwykły kwadrat. Proszę zobaczyć, że autor tej książki napisany jest by a square. Przez kwadrat napisał tę książkę. I to jest rysunek z tej książki. Widzimy właśnie, autor to jest ten kwadracik, a tam są inne płaszczaki, które zaludniają tę krainę. Potem, kilkanaście lat później, Einstein wykorzystał ideę płaszczaków, ażeby popularyzować teorię względności. Nasz płaszczak, nasz kwadrat jest człowiekiem bardzo, jest płaszczakiem, bardzo dociekliwym. I zastanawia się nad możliwością jakichś innych światów. I rzeczywiście pewnego dnia ukazuje mu się okrąg, który twierdzi, że jest kulą. Ale pan kwadrat nie dopuszcza takiej możliwości. Kule są niemożliwe. Musiałby mieć jakieś dodatkowe wymiary, on nie rozumie w ogóle pojęcia wymiaru. Ale kula postanawia go przekonać i powiada, wykonajmy następujące doświadczenie. To jest... Powiada kula, ja się będę starała przeniknąć przez świat płaszczaków, przez twoją płaszczyznę. Najpierw dotykam swoim biegunem południowym kuli w punkcie jednym i to jest właśnie ten punkt. Potem przenikam płaszczyznę i co się dzieje? Przecięcie kuli z płaszczyzną jest okrąg. A teraz idę głębiej, proszę, i osiąga równik. Wtedy jest największe koło, a potem idzie jeszcze dalej. Z kolei przecięcie z płaszczyzną maleje, aż wreszcie znowuż redukuje się wszystko do punktu. Dalej. A tak to wygląda właśnie na rysunku z książki Abbotta. Trójwymiarowa sfera przecina świat płaszczaków i tym sposobem dowodzi naszemu kwadratowi, że istnieje świat dwuwymiarowy i trójwymiarowy. I płaszczak w to uwierzył. Kula go bierze na spacer po więcej wymiarowym świecie i płaszczak potem próbuje to opowiedzieć swoim towarzyszom.
Ale zanim przejdziemy do dalszych przygód Płaszczaka, może warto się zastanowić, czy my nie jesteśmy takimi Płaszczakami, tylko trójpłaszczakami. No, żyjemy w płaskim świecie, ale trójwymiarowym, a może są jakieś n-płaszczaki więcej wymiarowe. Jakby wyglądało takie przenikanie kuli wyższowymiarowej, jakiejś istoty z innych wymiarów przez nasz świat? Zobaczmy. My byśmy widzieli tylko takie placuszki z tego człowieka, gdybyśmy byli właśnie. My jesteśmy na tej płaszczyźnie, wyobraźmy sobie, że to jest trójwymiarowy nasz świat, a tam jakiś czterowymiarowy twór przechodzi przez naszą płaszczyznę i tylko tyle byśmy z niego wiedzieli, a reszty musimy się domyślać. Nasz kwadrat opowiada te swoje przeżycia i próbuje przekonać swoich współtowarzyszów, współobywateli. Oni mu nie wierzą, wręcz uważają, że jest pomylony i zamykają go w więzieniu. Zobaczmy, jak wygląda to więzienie. No jest rozpaczony, bo teraz chyba dożywocie będzie musiał tam spędzić, odsiedzić. Ale kula przychodzi mu na pomoc i co się dzieje? Przez trzeci wymiar go lekko wyprowadza z tego więzienia. Więc gdyby jakaś istota czterowymiarowa się zjawiła w naszym świecie, mogłaby nas przez czwarty wymiar z tej sali wyprowadzić. My też mamy takie kule, które nas wprowadzą w ten świat więcej wymiarowy i w kształty wszechświata. Oddamy głos prelegentom, naszym królom. Pierwsza kula, druga kula i trzecia. Za chwilę nam opowiedzą, jak wyglądają te inne wymiarowe światy i inne rzeczy, nie tylko kwestia wymiarów, ale jeszcze inne różne aspekty kształtu wszechświata. Jeszcze jeden obrazek. Tak, niech nam ukaże. Oj, teraz spróbujmy troszkę poćwiczyć naszą pamięć. Wyobraźmy sobie sześcian. Sześcian ma sześć ścian, a każda z nich jest kwadratem. Jakby wyglądał sześcian o jeden wymiar większy? To byłby taki sześcian, którego bokami, taki super sześcian, którego bokami by były nie kwadraty, tylko sześciany. I to jest próba narysowania czegoś takiego w perspektywie. Jest to oczywiście bardzo trudno. Zawsze przyznam się, że mi żal artystów, którzy mają do dyspozycji tylko płaszczyznę, powiedzmy swoje płótno, na którym mogą malować, jeszcze sobie poradzą z trzecim wymiarem przez perspektywę. Kubiści jeszcze próbowali coś robić z czwartym wymiarem i deformowali. No, tutaj jest próba bardziej geometrycznego przedstawienia dodatkowego wymiaru, ale matematyk nie ma z tym najmniejszych problemów. I czterowymiarowych, i jedenastowymiarowe światy, a nawet nieskończenie wymiarowe, nieprzeliczalnie może spokojnie tym wzorami operować. Czy możemy przenieść się jakoś do tych wyższych wymiarów? Możemy. I to robi muzyka. Niech nas Chopin przeniesie w wyższe wymiary. Tam też mamy swoje kule. Pierwsza kula i druga dzisiejsza kula. No i oddajemy głos Chopinowi. Niech nam przez dzisiejszy wieczór towarzyszy. Proszę, ostatni. Dziękuję. Thank you.
Proszę Państwa, ja się nazywam Marek Demiański. Chciałbym Państwu króciutko opowiedzieć o tym, o właściwie historii poznawania struktury Wszechświata. Pytanie o to, jak Wszechświat wygląda, nie tylko w takim sensie astronomicznym, ale co tam jest na niebie, pojawiło się pewnie tak wcześnie, jak wcześnie na tej Ziemi pojawiła się rozumna istota i spojrzała na nocne niebo. Otóż dzisiaj jest pochmurnie nad Krakowem i wobec tego niestety nie będę w stanie Państwa zaprosić na taki pokaz tego, co na niebie widać. I wobec tego pokazuję Państwu, jak będzie wyglądało niebo nad Krakowem dzisiaj o godzinie 21. Czyli jeżeli Państwo będziecie mieli takie szczęście, że się akurat przejaśni i będą widoczne gwiazdy, to co Państwo zobaczycie na niebie, to będzie taki obrazek. Otóż oczywiście ten obrazek wisiał nad nami i nad naszymi przodkami od bardzo, bardzo dawna i nic dziwnego, że od bardzo, bardzo dawna, od tak dawna, jak jesteśmy tylko w stanie sięgnąć do jakichkolwiek źródeł pisanych, od sumeryjskich zapisków i wcześniej, pytanie o to, co to jest, co wisi nad nami, już się wtedy pojawiało. I teraz, jeżeli się w to wpatrzeć, to oko ludzkie znowu dzięki takim ewolucyjnym własnościom ma niezwykłą zdolność kojarzenia kształtów. I wobec tego oczywiście trudno teraz prześledzić, jak to się rozwijało, ale na różnym etapie rozwoju tych bardzo dawnych cywilizacji tym kształtom, które Państwo tutaj widzicie, przypisywano, kojarzono z różnymi obiektami. Może pokażę kilka. No to jest taki bardzo charakterystyczny, to każdy pewnie potrafi rozpoznać taki kształt na niebie. No i temu przypisano niedźwiedzicę. Taki piękny obrazek tej konstelacji. Może następne. To też jest taki fragment i taki zbiór gwiazd, który no pewnie każdy potrafi na nocnym niebie rozpoznać. Tu może warto wspomnieć o tym, że no niestety te obrazki takie, które Państwu pokazuję, niedługo będą właśnie pokazywane tylko na takich slajdach albo tylko w planetarium, dlatego że niebo znika. Niebo znika dlatego, że jest coraz więcej światła i w dużych miastach właściwie nieba poza Księżycem i kilkoma bardzo jasnymi planetami albo gwiazdami zupełnie nie widać. No i teraz tej konstelacji astronomowie w dawnych, bardzo greckich czasach przypisali mitologiczną postać Oriona. Otóż pytanie oczywiście pojawiło się natychmiast, co tam jest dalej? Ta sfera gwiazd, możemy wrócić do tego pierwszego obrazka, jeszcze tego pierwszego, o tego. Czy to jest wszystko? Czy tam jest jeszcze coś, czy tam jest jakaś głębia, czy tam coś jest dalej? Otóż na to pytanie przez bardzo długi okres czasu nie potrafiono sobie odpowiedzieć i wobec tego, przeklikajmy, i wobec tego Grecy, a później przez całe właściwie średniowiecze panowało przekonanie, że te gwiazdy, które widzimy na nieboskłonie, tworzą są takimi punkcikami na kryształowej sferze wiecznej, niezmiennej. I oczywiście te konstelacje, które widzimy, służyły również do orientowania się, a obiekty, które zmieniają się w czasie, takie jak Księżyc bądź położenia planet, służyły za pierwszy taki bardzo dość dokładny zresztą zegar.
Otóż sytuacja zaczęła się zmieniać dramatycznie, kiedy Galileusz, wkładając dwie soczewki bardzo prymitywne do takiego drewnianego tubusiku, który istniał w tych czasach Galileusza, ale z niewiadomych powodów. W Holandii to urządzenie już było właściwie powszechnie dostępne, ale Holendrzy wykorzystywali to do obserwacji sąsiadów, do obserwacji horyzontu, do obserwacji obiektów na morzu bardzo dalekich. Natomiast Galileusz wpadł na taki genialny pomysł, żeby korzystając z tej bardzo prostej lunety popatrzeć na niebo. I to, co zobaczył Galileusz, to można byłoby znowu tutaj opowiadać właściwie godzinami. Ja chciałbym się zająć wszechświatem, wobec tego przeskakujemy. To jest, proszę Państwa, moment, kiedy tak naprawdę odeszliśmy od obserwacji astronomicznych tego dalekiego wszechświata, korzystając z znakomitego instrumentu optycznego, jakim jest nasze oko, do wspomagania naszego oka w celu widzenia coraz to dalszych, słabszych obiektów. I już o to, co zrobił Galileusz, pokazało, jakie są możliwości. Otóż patrząc na takie wyiskrzone gwiazdami nocne niebo, gdybyśmy nie mieli nic innego ciekawszego do roboty i próbowali zliczyć, ile jest tych punkcików, to z takich dobrych miejsc, gdzieś tam głęboko w górach, gdzie jest zupełnie ciemno, no młode oko w szczególności mogło się doliczyć do około 6000 takich punkcików. Otóż Galileusz, korzystając z tego prymitywnego wspomożenia oka, pokazał, że tych obiektów jest tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. On się oczywiście nie miał czasu na to, żeby usiąść i zacząć liczyć, ale w każdym razie od razu było widać, że to niebo jest znacznie, znacznie bogatsze. I następny krok, jaki zrobił Galileusz, to popatrzył i próbował zorientować się, jak te gwiazdy są rozłożone na sferze niebieskiej. Doszedł do wniosku, że to, co widzimy, w szczególności w późnych okresach naszego letniego nieba, ta smuga gwiazd ciągnących się powszech nieba, to jest ogromne skupisko gwiazd, które teraz nazywamy Drogą Mleczną. I znowu przez prawie 300 lat uważano, że to jest wszystko, cały wszechświat. Macie Państwo tutaj na ekranie w tej chwili. Otóż to była już bogata, bardzo bogata struktura, dlatego że gdyby usiąść znowu i tak zacząć liczyć, ile tutaj jest gwiazd na takim niebie, to okazałoby się, że no tego jest około 120 miliardów. 120 miliardów. Czyli ta nasza galaktyka, nasz podstawowy kosmiczny dom, to jest to właśnie takie niezwykle bogate skupisko gwiazd, które w pierwszym przybliżeniu znakomicie przypomina dysk. Bardzo płaski, spłaszczony dysk. Tu no, gdzieś, prawda, jest Słońce, ale uciekamy dalej, bo nas interesuje struktura Wszechświata. Otóż następny krok został zrobiony, proszę Państwa, dopiero w roku 1923. Tak naprawdę poznawanie dalekiego Wszechświata zaczęło się od roku 1923, kiedy Edwin Hubble, amerykański astronom, którego Państwo tutaj widzicie, korzystając z największego wówczas optycznego teleskopu o średnicy zwierciadła 2 metry, zauważył, że mgławice, które uważano za obiekty, które są złożone z takiego świecącego gazu, tak naprawdę są złożone z gwiazd i korzystając z tego, że w takiej mgławicy Andromedy był w stanie wypatrzeć gwiazdy, które znamy tu na Ziemi, w naszej galaktyce, był w stanie ocenić odległość do tej mgławicy i okazało się, że ona się znajduje daleko, daleko, daleko poza granicami naszej Drogi Mlecznej i w ten sposób otworzył nam, proszę Państwa, okno na wielki, wspaniały wszechświat, który poznajemy do dzisiaj.
Kilka, proszę Państwa, slajdów pokazujących galaktyki, które widzimy na niebie. No jedna taka, która się ustawiła w ten sposób, że patrzymy na płaszczyznę dysku galaktycznego, widać wyraźnie ramiona spiralne i widać bardzo wyraźnie centralne, bardzo jasno świecące jądro. Można poprosić o następne. A to jest inna galaktyka o troszeczkę innym kształcie, ale proszę pamiętać, że każda taka galaktyka to jest układ gwiazdowy i zawierający również dużo gazu i pyłu, który jest złożony w przybliżeniu z około 120 miliardów gwiazd. Takich galaktyk, proszę Państwa, może następne, to jest najdalsza część Wszechświata, jaką się udało do dzisiaj sfotografować. To jest zdjęcie, które zostało zrobione przez satelitarne obserwatorium Hubble'a. Przez 2 tygodnie ten teleskop wpatrywał się w jeden obszar na sferze niebieskiej i dzięki temu można było zauważyć, jak Państwo widzicie tutaj na tym zdjęciu, astronomowie zidentyfikowali do dzisiaj ponad 3000 galaktyk. A obszar nieba, który widzicie Państwo tutaj na tym slajdzie, to jest mniej więcej 1/1000 powierzchni tarczy Księżyca w pełni. No i teraz na podstawie o takich zdjęć można oszacować, ile jest tych galaktyk we Wszechświecie. Otóż tych galaktyk we Wszechświecie jest znowu, no nikt tego nie zliczył tak naprawdę, ale rząd wielkości no 100-150 miliardów galaktyk. Każda z takich galaktyk składa się mniej więcej ze 120 miliardów gwiazd. Także no widzicie Państwo od razu skalę tego Wszechświata. To jest praktycznie rzecz biorąc niewyobrażalne. No i oczywiście natychmiast pojawiło się pytanie, jak te galaktyki rozłożone są w przestrzeni. Pierwsza taka mapa rozkładu galaktyk na sferze niebieskiej pochodzi od Edwina Hubble'a. To on zrobił taką mapę. Widać tutaj koncentrację galaktyk w pewnych wybranych obszarach na sferze niebieskiej. To, że nie ma nie widać nic właściwie w tej płaszczyźnie równikowej, to jest dlatego, że my patrzymy przez naszą galaktykę, która jest niestety strasznie zapylona i wobec tego tych galaktyk dalekich nie widać. Otóż to, co Państwo widzicie na tym zdjęciu, to jest rzut na sferę niebieską. To nie pokazuje tak naprawdę, jak te galaktyki są rozłożone w przestrzeni. No i to pytanie, które stawało się coraz to bardziej takie frustrujące, no astronomowie zaczęli analizować, oczywiście zaczęli to analizować obserwacyjnie. No po pierwsze dzięki temu, że od czasów Hubble'a do dzisiaj znacznie wzrosła możliwość teleskopów obserwacyjnych, możemy patrzeć na fragment nieba i obserwować, jak wygląda rozkład światła. No i tu, jeżeli się wpatrzeć, to widać, że są takie obszary, gdzie galaktyk prawie że zupełnie nie widać. Natomiast otoczenie takiej pustki, jak ją teraz nazywamy, to jest no, takie gęste skupisko galaktyk. Może następne. Otóż następny krok został zrobiony tak naprawdę bardzo niedawno, bo dopiero 35 lat temu. Astronomowie zapytali, no dobrze, a teraz jak będzie wyglądał ten rozkład galaktyk nie w rzucie na sferę niebieską, tylko w przestrzeni. I wobec tego trzeba było dodać jeszcze jedną współrzędną, jeszcze jedną informację o tym, gdzie ta galaktyka się znajduje. Nie tylko jej współrzędne na sferze niebieskiej, ale również odległość. I wtedy, proszę Państwa, sam to doskonale pamiętam, dlatego że ten obrazeczek pierwszy raz widziałem w roku 1982.
1982. To był zbiór, jak Państwo widzicie, 1057 galaktyk, do których znaleziono dokładnie odległości i położenie o te liczby 16, 15 i tak dalej pokazują położenie na sferze niebieskiej. Znaczy ci, którzy to pierwszy raz zobaczyli, byli tym wstrząśnięci, dlatego że proszę się chwileczkę wpatrzeć w tą centralną część. Otóż ta centralna część, oni natychmiast to nazwali patyczak. To jest taka prawda, no istota pokazująca, bardzo przypominająca Homo sapiens, prawda? Taki galaktyczny, taki wszechświatowy. Później okazało się, że to jest bardzo duże skupisko galaktyk i taki kształt takiego rozciągnięcia jest związane z tym, że wprawdzie ten cały ogromne skupisko galaktyk bierze udział w procesie rozszerzania wszechświata, to jednak one między sobą również oddziałują, co zmienia ich prędkości. Wobec tego na tym diagramie ta wydłużona struktura jest związana z tym ruchem własnym. Można poprosić o następne, ponieważ to było takie niesłychanie intrygujące odkrycie. Wobec tego zaczęto to kontynuować i analizować, jak to wygląda, jeżeli prześledzimy znacznie większą część nieba. I tu, jak Państwo widzicie, widać taką jeszcze jedną strukturę, od razu rzucającą się w oczy. To jest taki długi łańcuch galaktyk. Astronomowie, korzystając z takich analogii, prawda, z tym chińskim murem, prawda, nazwali to wielką ścianą. Można następne poprosić. Teraz sięgamy jeszcze dalej. To jest przegląd robiony przez grupę astronomów z Wielkiej Brytanii w Australii, czyli część północnej sfery niebieskiej, część południowej sfery niebieskiej. Proszę popatrzeć, dzięki temu, że światło biegnie cały czas z tą samą prędkością 300 tysięcy kilometrów na sekundę, patrząc i widząc obiekty bardzo dalekie, widzimy je również, jakimi one były wcześniej. Także światło potrzebuje dużo czasu na to, żeby dotrzeć do nas. I tu na tej osi, jak Państwo widzicie, to jest oś czasu. Ile czasu potrzebowało światło na to, żeby dotrzeć do tego centralnego punktu, do punktu naszej obserwacji? Z tego miejsca to są już 2 miliardy lat. 2 miliardy lat. Światło biegnąc cały czas z prędkością 300 tysięcy kilometrów na sekundę. To jest taki trójwymiarowy, już nie w rzucie na jedną płaszczyznę, tylko trójwymiarowy obrazek pokazujący, jak wygląda, jak intrygujący jest ten rozkład galaktyk w trójwymiarowej przestrzeni. Można poprosić o następne. To jest, jak wygląda to wrzucie znowu na sferę niebieską. Nie jest takie specjalnie interesujące, pokazuje, dlatego że tu widać cały wszechświat. Proszę Państwa, tu Państwo widzicie cały wszechświat. A może następne? A to, proszę Państwa, to jest też, widzicie Państwo teraz cały wszechświat, tylko że cofamy się do bardzo wczesnych etapów ewolucji wszechświata. Ten obrazek, który Państwo widzicie, ja zobaczyłem pierwszy raz półtora roku temu, także to jest świeżutkie. Tak wyglądał wszechświat, który taki niemowlęcy wszechświat, który miał zaledwie 300 tysięcy lat od momentu powstania, od momentu wielkiego wybuchu. Te różnice kolorów, które Państwo tutaj widzicie, kodują również różnice w rozkładzie gęstości. Ten wszechświat bardzo wczesny, no właściwie można powiedzieć, nie posiadał praktycznie rzecz biorąc żadnej struktury. Materia była rozłożona w tej przestrzeni prawie że równomiernie. Te różnice między tymi punkcikami, które są niebieskie na tym obrazku i takimi, które są pomarańczowe albo wręcz brązowe, to jest zaledwie
10 do minus 5. Czyli różnica w gęstości między takim obszarem, który jest chłodny, czyli gęstszy, takim niebieskim, a takim, który jest rzadszy, czyli cieplejszy, tym brązowym, to jest względna różnica 10 do minus 5. Bardzo regularnie. Ale dla nas, dla ludzi, którzy się interesują i próbują odpowiedzieć na pytanie, jak powstała struktura we wszechświecie, to jest niesłychanie ważna informacja, dlatego że to są warunki początkowe. Początkowo ta materia była rozłożona w tym wszechświecie bardzo regularnie. Można poprosić o następne. I wobec tego teraz, jeżeli puścimy promień światła przez tą ogromną strukturę, którą widzimy teraz, tych gromad galaktyk i galaktyk, to zgodnie z przepowiedniami Einsteina o tym, że promień świetlny powinien zostać zakrzywiony, przechodząc w pobliżu mas, możemy skonstruować mapę rozkładu materii we wszechświecie. Całej materii. Nie tylko tej, która świeci, tylko całej. To znowu, co Państwo widzicie na tym ekranie, to jest cały wszechświat. Można powiedzieć, poczuć takie wrażenie niedosytu, że po tym pierwszym obrazku, kiedy widzieliśmy wiele szczegółów, tutaj to wszystko jest bardzo rozmyte. Otóż, proszę Państwa, kosmologowie i astronomowie pracują nad tym, żeby ten obrazek zrobić bardziej interesującym i bardziej dokładnym, ale to te informacje, którymi dysponujemy teraz, na dzisiaj, są właśnie tutaj. Można poprosić o następne. Otóż, analizując takie obrazki, zachowanie się Wszechświata w tym czasie od momentu Wielkiego Wybuchu do teraz, okazało się, że Wszechświat jest zbudowany z trzech podstawowych elementów. Oczywiście standardowa materia, czyli my, standardowa materia, ale proszę Państwa, ta standardowa materia to jest zaledwie troszeczkę mniej niż 5% tego wszystkiego, co jest we Wszechświecie. Także nie chciałbym Państwa frustrować tą informacją, ale my, ta materia podstawowa, z której jesteśmy zbudowani i z którą mamy do czynienia na co dzień, to jest zaledwie 5% tego, co istnieje we Wszechświecie. Około 27% to jest tak zwana ciemna materia, co najprawdopodobniej cząstki, które nie zostały jeszcze odkryte. To, że to są cząstki, wnioskujemy z tego, że wiemy w tej chwili, jak ta ciemna materia gromadzi się wokół galaktyki, wokół gromad galaktyki, stąd wnioskujemy, że to są cząstki. Natomiast prawie 70% to jest tak zwana ciemna energia i tu nie chciałbym Państwa czarować, będę brutalnie szczery, tak naprawdę bardzo niewiele wiemy na ten temat, co to jest takiego ta ciemna energia. Czyli 70% tego, co jest tam, w tym dalekim wszechświecie, to jest ciągle wielka niewiadoma. Można poprosić o następne. No i oczywiście teraz następny ważny etap. Zaczęła się rozwijać technika komputerowa. Zaczęliśmy mieć możliwości symulowania tego procesu powstawania struktury we wszechświecie, korzystając z różnych modeli numerycznych. To, co Państwu pokazuję na tym slajdzie tutaj, to jest pierwsza taka symulacja, która została zrobiona na najpotężniejszej maszynie cyfrowej w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w późnych latach 60. Tu już widać tą strukturę, którą widzieliście Państwo z tych rzeczywistych przeglądach galaktyk. Obszary, gdzie galaktyk praktycznie rzecz biorąc nie ma i te powstające takie ściany albo jak my to mówimy teraz i jak Państwo zobaczycie za chwilę, włókna. Można poprosić o następne. A to jest model tego, jak taki rozkład materii we Wszechświecie może wyglądać. Jeżeli Państwo dysponujecie basenem wokół swojej willi albo wokół swoim osiedlu, to latem, jak się patrzy na dno takiego basenu, to można zauważyć o takie,
takie obrazki, prawda? To jest światło słoneczne załamujące się na niejednorodnej powierzchni wody tworzy takie zmyślne kształty. A teraz następne. No, teraz, widzicie Państwo, mamy coraz to większe, coraz to lepsze komputery i wobec tego możemy zacząć symulować rozkład materii już nie tylko w płaszczaków, ale również w trzech wymiarach. No i to jest pierwsza taka, jedna z pierwszych takich prób. Można poprosić o następne i możemy kliknąć teraz na to. To, co Państwo widzicie, nie, to trzeba cierpliwie doczekać, aż tam się pojawi strzałka na tym. Cierpliwie, tak. To, co Państwo widzicie, to jest struktura rozkładu materii w bardzo dużej skali. To jest o ten obszar tutaj, to jest miliard parseków, to są 3 miliardy lat świetlnych. 3 miliardy lat świetlnych. Czyli w tej skali ten rozkład materii, jeszcze raz trzeba kliknąć, ten rozkład materii, o zaraz się zacznie, ten rozkład materii zacznie się zmieniać, przechodząc od tej bardzo, jeszcze raz, od tej bardzo dużej skali do skali coraz to mniejszej. Czyli zapraszam Państwa teraz na taką króciutką wyprawę po takim wielkim wszechświecie, od skal bardzo dużych do skal coraz to mniejszych. I teraz proszę zwrócić uwagę, jak przechodzimy do tych skal coraz to mniejszych, to zaczynają się pojawiać takie struktury, które teraz widzimy na niebie i które kojarzą się z ogromnymi gromadami galaktyk. I proszę popatrzeć na strukturę rozkładu. Ona nie jest równomierna, widać wyraźnie, te włókna, o których mówiłem i o których wspominałem. Prócz tego, to co Państwo widzicie tutaj, to są nie tylko galaktyki, ale tutaj do tej symulacji takiego rzeczywistego rozkładu materii we Wszechświecie dodaliśmy tą ciemną materię. Czyli widzicie Państwo Wszechświat, który tak naprawdę, no to jest mniej więcej ta otaczająca nas grupa galaktyk w otoczeniu Drogi Mlecznej. Tak, proszę Państwa, w tej ogromnej, dużej skali wygląda Wszechświat. Czyli w małej skali jest bardzo niejednorodny. Ta materia jest pogrupowana właśnie w galaktyki, gromady galaktyk, włókna z ogromnymi pustkami między, a w dużej skali, jak się na to patrzy, to wygląda tak jak struktura tkaniny, prawda? Taka bardzo, bardzo równomierna, jak taka siatka. Prawda? Dziękuję. Thank you.
Proszę Państwa, kiedy zostałem zaproszony na dzisiejsze spotkanie, poproszono mnie o wygłoszenie wykładu na temat kształtu Wszechświata. I ja ten wykład przygotowałem. Na tej planszy tytułowej jest obrazek, którego sens zostanie wyjaśniony w dalszej części wykładu. Ale tak naprawdę miałem ochotę wygłosić inny wykład. Wykład o tym, czy Wszechświat jest rurą, ale uznałem, że w szacownym grodzie w Krakowie ten tytuł może zabrzmieć zbyt frywolnie, więc pozostawiłem ten oficjalny, czy jaki jest kształt Wszechświata. Sens tego obrazka też będzie wyjaśniony w dalszej części wykładu. Otóż pomysł, że Wszechświat jest rurą, jest stary jak świat. Anaksymander z Miletu, autor pierwszej mapy, ojciec astronomii, uważany za pierwszego uczonego w dziejach, spekulował, że Ziemia, czyli cały świat, ma kształt wydrążonej kolumny, czyli rury, o długości 3 razy większej od średnicy. Ziemia miała się sama unosić, spoczywając względem krążących wokół po okręgach, jak po obręczach kół Rydwanu, tak to nazywał, gwiazdach i Słońcu. Przez długi czas nauka opowiadała o tym, jaki jest Wszechświat jako całość. I dla wszystkich było oczywiste, że Wszechświat nie jest rurą, tylko jest kulą. To jest rysunek przedstawiający świat Dantego, dobrze znany. Sprawy zaczęły się komplikować, kiedy zaczęła się rodzić nowoczesna nauka, kiedy Kepler odkrywał prawa ruchu planet. Ale Kepler jest tym uczonym, który jest na granicy pomiędzy starożytną nauką, nauką, która opowiada o tym, jaki jest świat, a nauką nowożytną, która ten świat pozwala przewidywać, która formułuje ogólne prawa fizyki. Otóż Kepler rozumował jeszcze w duchu starożytnym, on usiłował zbudować fizykę na liczbach naturalnych. Usiłował używać pewnych wyidealizowanych pojęć do opisu świata. W szczególności on był pod wielkim wrażeniem pism Vincenzo Galileo, ojca Galileusza, który był kompozytorem, muzykiem, ale był też teoretykiem muzyki, a nawet do pewnego stopnia fizykiem, jako że podobnie jak Pitagorejczycy badał relacje pomiędzy wysokością tonu a długością struny, ale również sprawdzał, jak ton zależy od naprężenia struny, a nawet od wilgotności powietrza. Pod wrażeniem jego dzieł Kepler usiłował odkryć prawa rządzące Wszechświatem, doszukując się relacji pomiędzy okresami obiegów planet, pomiędzy mimośrodami, wielkością eliptyczności orbit i budując relacje pomiędzy nimi, odczytać tę harmonię Wszechświata. To jest fragment jego dzieła z 1619 roku. To jest dzieło, w którym on opublikował trzecie prawo Keplera, prawo dotyczące relacji pomiędzy okresem obiegu planety a półosią elipsy. I widzimy tutaj, że on usiłował zbudować melodie, które są wygrywane przez poszczególne planety. Ja przy pomocy mojego kolegi, który się zna na muzyce, przetłumaczyłem to na współczesny zapis i możemy na przykład posłuchać, jak śpiewają poszczególne planety. Widzimy, że Wenus, która ma najmniejszą eliptyczność, wydaje tylko jeden ton. Najbardziej skomplikowana jest melodia wygrywana przez Merkurego i tak dalej. Więc to były takie próby opisu Wszechświata przy pomocy relacji pomiędzy liczbami naturalnymi. Kepler zbudował też bardzo ciekawy model Wszechświata. Mianowicie, wiemy, ciągle jeszcze Wszechświat to była ta sfera gwiazd stałych oraz Układ Słoneczny. Otóż Kepler zaproponował, aby na orbicie Saturna, najodleglejszej znanej wtedy planety, opisać sferę. Orbita Saturna byłaby wielkim kołem tej sfery. W tę sferę wpisać sześcian. Z kolei w ten sześcian wpisać kolejną sferę, której wielkie koło byłoby orbitą Jowisza. W tę sferę z kolei wpisać czworościan,
w który wpisujemy kolejną sferę, której wielkie koło to byłaby orbita Marsa i tak dalej. To, co jest niezwykłe, to jest to, że to się prawie zgadzało. Ale my wiemy, że to jest przypadek. Kepler zaproponował nawet skonstruowanie takiego modelu. Miał być wykonany ze srebra, ale to były czasy wojny 30-letniej i nigdy do tego, do realizacji tego modelu fizycznej nie doszło. Szukając tego typu relacji, Keplerowi nie wystarczało te 5 platońskich brył. My wiemy, że nie może być więcej w trójwymiarowej przestrzeni brył foremnych niż 5, ale Kepler, ponieważ Keplerowi to nie wystarczało do opisu świata, to on się zajmował takim poszukiwaniem kolejnych brył foremnych, które można utworzyć metodą tak zwanej stelacji. Rezygnujemy z wypukłości i Kepler odkrył 2 takie bryły. Kolejne 2 odkrył dopiero w XIX wieku francuski matematyk. Powracamy do tego wątku, czy wszechświat jest rurą. Otóż proszę Państwa, pod koniec XVIII wieku sekretarz króla Stanisława Augusta, Jan Chrzciciel Komarzewski, w wyniku intryg dworskich został zdymisjonowany i wysłany przez króla do Londynu z misją, którą dzisiaj nazwalibyśmy szpiegostwem przemysłowym. On miał wykraść tajemnicę produkcji armat o długich lufach. Nie wiem, jak się z tego wywiązał, ale w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowała się korespondencja pomiędzy nim a Stanisławem Augustem Poniatowskim, w której opisywał odkrycia dokonywane przez swojego przyjaciela Herschela. Herschel był angielskim astronomem i kompozytorem. Otóż Komarzewski pisze do Stanisława Augusta w takich słowach. Utrzymuje i to Herschel, że wszystkie nebulosae, a więc te mgławice, o których była już wcześniej mowa, to są systema słoneczne, a ta, gdzie mieszkamy, trzyma, że jest podobną, jak mi ją odrysował, do nadzianej kiszki. Kiszka, czyli rura. Tak miała wyglądać Droga Mleczna według Herschela na podstawie zliczeń gwiazd. Na co Stanisław August, proszę zwrócić uwagę, to były czasy upadku Rzeczypospolitej, czym się wtedy polski król zajmował. Zajmował się astronomią, a nie ratowaniem ojczyzny. Niech mi Komarzewski jeszcze wyeksplikuje lepiej, czemu nasze systema ma być podobne do nadzianej kiszki, boć przecież elipses, w których biegają nasze planety, są prawie cyrkularne, a przecież wszystkie mają procentro Słońce. Na co Komarzewski, proszę zwrócić uwagę, jak jest tempo tej korespondencji, to jest 2-3 tygodnie, Komarzewski odpisuje. Herschel inkonsekwentnie o swoich obserwacji kładzie prosystematę, iż całe niebo jest okryte nebulozami, czyli galaktykami, o czym wtedy jeszcze nie wiedziano. Pytałem się go, czy nie jest, że nasza nebuloza podobna do kiszki. Odpowiedział mi wyraźnie. Tak, jest. A więc świat był rurą. Proszę Państwa, przez długi czas nic się nie działo w sprawie kształtu Wszechświata. Od czasów panował pogląd, że przestrzeń jest nieskończona, jest takim naczyniem niezależnym od materii. Aż w 1900 roku, na 15 lat przed ogólną teorią względności, Karl Schwarzschild, ten, który potem rozwiązał równanie Einsteina dla przypadku czarnej dziury, pisał tak. Wyobraźmy sobie, że w wyniku niezwykle wielkiego astronomicznego przeglądu okazałoby się, że cały Wszechświat jest wypełniony identycznymi kopiami Drogi Mlecznej, że nieskończona przestrzeń może być podzielona na komórki, z których każda zawiera identyczną kopię naszej Drogi Mlecznej. Czy upieralibyśmy się przy założeniu, że istnieje nieskończenie wiele identycznych kopii tego samego świata? Czy nie byłoby znacznie rozsądniej przyjąć, że te powtórzenia są iluzją, że w rzeczywistości przestrzeń ma szczególne własności spójności, takie, że jeśli opuścimy daną komórkę przez jedną ścianę, to natychmiast wejdziemy przez ścianę przeciwną? Proszę Państwa, 15 lat później te nieuklidesowe geometrie, o których już była mowa, które były rozważane przez matematyków, znalazły zastosowanie do opisu rzeczywistego świata w ramach ogólnej teorii względności. Otóż nie potrafimy sobie wyobrazić zakrzywionej trójwymiarowej przestrzeni, ale doskonale potrafimy sobie wyobrazić zakrzywioną dwuwymiarową przestrzeń. Taka zakrzywiona dwuwymiarowa przestrzeń ma inne własności
od przestrzeni, jak mówimy, euklidesowej albo płaskiej. Proszę zwrócić uwagę, w płaskiej przestrzeni, której modelem jest kartka papieru, suma kątów we wszystkich trójkątach, niezależnie od ich kształtu i wielkości, wynosi 180 stopni. Ale jeśli trójkąt narysujemy na globusie, na przykład wyprowadzimy z bieguna północnego dwa południki, doprowadzimy je do równika i jako trzeci bok trójkąta weźmiemy ćwiartkę równika, to wszystkie kąty w takim trójkącie są proste. Suma wynosi 270 stopni. I na powierzchni globusa w każdym trójkącie suma kątów jest większa niż 180 stopni. Z kolei jeśli narysujemy trójkąt na powierzchni siodła, to suma kątów będzie zawsze mniejsza niż 180 stopni. O ile mniejsza, czy o ile większa na globusie, to zależy od tego, jaki jest stosunek powierzchni tej figury do promienia krzywizny. Jeśli narysujemy maleńki trójkącik na globusie, to suma kątów będzie bliska 180 stopni. To dlatego przez wieki ludzie myśleli, że Ziemia jest płaska. Otóż takie własności, własności metryczne przestrzeni, nazywamy geometrią. I wiele osób, mówiąc o kształcie, ma na myśli właśnie geometrię, własności metryczne. Co więcej, ogólna teoria względności, ogłoszona przez Einsteina 100 lat temu, wiąże własności metryczne przestrzeni, czy raczej czasoprzestrzeni, z materią. Proszę Państwa, to jest błyskawiczny kurs ogólnej teorii względności. Skomplikowany układ równań różniczkowych, ale to wszystko, co wystarczy nam wiedzieć, to to, że ten niebieski obiekt po tej stronie, po lewej stronie równania, to jest obiekt matematyczny zbudowany wyłącznie z wielkości opisujących geometrię czasoprzestrzeni. Z kolei ten czerwony obiekt po prawej stronie to jest obiekt matematyczny zbudowany z wielkości opisujących ilość i własności materii wypełniających przestrzeń. Ten znak równości oznacza, że geometria jest związana z materią. John Wheeler, twórca terminu czarne dziury, mówił o tym związku w ten sposób. Materia mówi przez czasoprzestrzeni, w jaki sposób ta ma się zakrzywiać, a zakrzywiona czasoprzestrzeń mówi materii, w jaki sposób ta może się poruszać. Ale na tym nie, od te geometryczne własności czasoprzestrzeni wiążą się z przyszłymi losami Wszechświata. Przy zadanym tempie rozszerzania się od tego, czy Wszechświat jest wypukły, wklęsły czy płaski, zależy, co się z nim będzie w przyszłości działo. Ale jak zauważył to Aleksander Friedman, rosyjski fizyk, który rozwiązał równania Einsteina dla przypadku całego Wszechświata, odpowiedź na pytanie o krzywiznę czasoprzestrzeni nie stanowi odpowiedzi na pytanie o kształt czasoprzestrzeni. Bardzo prosty przykład, który jest na tym rysunku. Proszę Państwa, płaski euklidesowy Wszechświat w wersji dwuwymiarowej, o której mówił profesor Heller w pierwszym wykładzie, ten świat płaszczaków, to byłaby kartka o nieskończonych rozmiarach, rozciągająca się do nieskończoności. Wszystkie trójkąty, jakie byśmy tam narysowali, miałyby 180 stopni. Ale teraz proszę zwrócić uwagę, że taki płaski, dwuwymiarowy wszechświat, ten wszechświat płaszczaków, wcale nie musi być nieskończony po to, żeby był nieograniczony, żeby nie miał krawędzi. Otóż my możemy ten wszechświat zwinąć w rulonik. I co teraz się okazuje? Możemy, te płaszczaki mogą chodzić naokoło tego świata, nigdzie nie napotkają krawędzi. Przy odrobinie wyobraźni możemy sobie teraz wyobrazić, że te dwa boki również ze sobą sklejamy. Powstaje nam figura, którą nazywamy torusem. I po takiej figurze płaszczaki mogą chodzić już bez końca w dowolnym kierunku, nie napotykając krawędzi ani ściany. Taki wszechświat jest płaski. Proszę zwrócić uwagę, że na powierzchni cylindra możemy narysować trójkąty i one dalej będą miały 180 stopni. My wiemy, że możemy nakleić plakat na słup ogłoszeniowy i ten plakat nie ulegnie deformacji, nie ulegnie rozerwaniu. Ale gdybyśmy spróbowali ten plakat nakleić
na kulę ogłoszeniową albo na siodło ogłoszeniowe, to ten plakat albo by się nam pomarszczył, albo rozerwał. Dlaczego? Dlatego, że geometria sfery czy siodła jest istotnie inna niż geometria płaskiej kartki papieru. Tymczasem geometria powierzchni cylindra czy torusa jest identyczna z powierzchnią kartki papieru. To właśnie miał na myśli Friedman, mówiąc, że odpowiedź na pytanie o krzywiznę przestrzeni jeszcze nie stanowi odpowiedzi na pytanie o kształt wszechświata. Dlatego, że współczesne obserwacje astronomiczne pokazują, że wszechświat jest prawdopodobnie euklidesowy albo bardzo, bardzo bliski przestrzeni euklidesowej. Ale to jeszcze nie jest odpowiedź na pytanie, jaka jest jego topologia. Czy światło w takim wszechświecie euklidesowym może biegać naokoło, czy też nie? Czy jeśli wszechświat, proszę zwrócić uwagę, jeśli wszechświat jest nieskończony, promień wypuszczony przez nas w jakimś kierunku nigdy do nas nie powróci. We wszechświecie, który ma topologię cylindra czy torusa, ten promień po pewnym czasie wróci do nas z przeciwnego kierunku. W takim wszechświecie możemy zobaczyć tył własnej głowy, jeśli tylko dostatecznie długo poczekamy. O takim wszechświecie mówił Leopold Infeld w zbiorze artykułów poświęconych rocznicy teorii, powstania teorii względności w latach, na początku lat 60. Otóż on zwraca uwagę, że o kształcie wszechświata i o na przykład własnościach rozwiązań równań Maxwella w takiej czasoprzestrzeni decyduje nie metryka, czyli nie geometria, ale topologia, czyli kształt, globalne własności czasoprzestrzeni. I teraz przechodzimy właśnie do lat 60. Otóż proszę Państwa, Agnieszka Osiecka w szpetnych 40-letnich, opisując jakieś szalone przyjęcie, które się wtedy w Warszawie odbywało, które było lekko nieobyczajne, skontrastowała to, co się tam działo, z akcją w sąsiednim pomieszczeniu, w którym od stóp do głów ubrana, a nawet przebrana plastyczka wysłuchiwała magistra w tabaczkowym ubranku o tym, że wszechświat jest rurą. Ja znam tego magistra i Państwo też go znacie, ale ponieważ ten pan jest dzisiaj powszechnie szanowanym profesorem, to nie wymienię jego nazwiska. Otóż proszę Państwa, ten rysunek pokazuje, o co tu chodzi. Mamy dwuwymiarowy świat euklidesowy. Mamy figury geometryczne, trójkąty, których suma kątów jest zawsze 180 stopni, okręgi, których obwód jest zawsze 2 pi r, kwadraty i tak dalej. Możemy mieć nieskończony taki dwuwymiarowy świat, co jest zaznaczone przez te rozmyte krawędzi, lub skończony. Możemy ten świat zwinąć w rulonik i własności geometryczne tych figur nie ulegną zmianie. Podobnie z Ziemią. Ziemia mogłaby być płaska i nieskończona, ale gdyby była zwinięta w rulonik, to Magellan, wypływając z Sewilli, powróciłby, a raczej jego żeglarze, bo on po drodze zginął, do punktu wyjścia. Podróżując stale na zachód, powróciłby z kierunku wschodniego do portu wyjścia. Otóż podróż Magellana wcale nie udowodniła, że Ziemia jest kulą. Podróż Magellana udowodniła, że Ziemia przynajmniej w jednym kierunku jest skończona. I podobnie może być z wszechświatem. Ten wszechświat może być nieskończony, rozciągający się do nieskończoności, o euklidesowej geometrii, lub może być mieć euklidesowe własności, ale być skończony, zwinięty. I wtedy, proszę zwrócić uwagę, obserwator położony w tej lewej galaktyce zobaczy prawą galaktykę, zobaczy fotony przebiegające tylko z jednego kierunku. Zobaczy jeden egzemplarz tej galaktyki. Ale jeśli wszechświat jest zwinięty w rulonik, to tenże obserwator zobaczy fotony wysłane przez tę większą galaktykę w tym kierunku, ale również fotony, które obiegły wszechświat i przybiegają z innego kierunku. Oba te obrazy będą obrazami rzeczywistymi. Żaden nie będzie złudzeniem, żaden nie będzie pozorny. One oba będą równie prawdziwe. I to rodzi możliwość obserwacyjnego wyznaczenia topologii wszechświata. Geometrię wszechświata już z obserwacji wyznaczyliśmy. Teraz chcielibyśmy wyznaczyć topologię. Tyle tylko, że w odróżnieniu od geometrii,
która poprzez teorię, ogólną teorię względności jest powiązana z materią, topologia, nie ma teorii fizycznej, która wiązałaby własności topologiczne wszechświata, kształt wszechświata z materią. I tu jest trudność. Druga trudność polega na tym, że taka próba odszukania obrazów tego samego obiektu w różnych miejscach na niebie jest trudna, bo proszę zwrócić uwagę, fotony, które biegną do obserwatora położonego w tej galaktyce, wzdłuż tej drogi pokonują niedużą odległość, potrzebują niewiele czasu. Fotony, które biegną w przeciwnym kierunku, potrzebują o wiele dłuższego czasu. Wszystkie obiekty astronomiczne ewoluują. A zatem obserwator zobaczy co prawda dwa obrazy tego samego obiektu, ale w różnych stadiach ewolucyjnych i będzie bardzo trudno ustalić, że to jest ten sam obiekt. To jest tak, jakbyśmy widzieli jednocześnie osobę dorosłą i dziecko, wiedzieli, że to jest ta sama osoba, ale jak wiemy, na ogół dorośli wyglądają szpetnie, a dzieci wyglądają cudownie. Otóż na koniec, proszę Państwa, wyjaśnienie tej planszy tytułowej. Otóż możemy szukać, zamiast szukać powtórzeń wielokrotnych obrazów tej samej galaktyki, co jest trudne, możemy szukać powtórzeń obrazów, obiektów, od których światło biegnie do nas, obojętne naokoło wszechświata czy wprost, przez taki sam czas. I takimi obiektami są fluktuacje mikrofalowego promieniowania tła, o których pod koniec swojego wykładu mówił profesor Dymiński. I takie prace są wykonywane, ja sam byłem w to zaangażowany i jest jakiś ślad sygnału, że być może wszechświat, co prawda nie jest rurą, ale jest dwunastościanem foremnym, platońską bryłą, której przeciwległe ściany są ze sobą posklejane. Otóż tak jak sklejamy po to, żeby utworzyć torus, sklejamy przeciwne krawędzi prostokąta, najpierw te dwie, a potem sklejamy tę z tą, tak w trójwymiarowej przestrzeni. Wyobraźmy sobie pudełko od butów, w którym wieczko sklejamy z denkiem i przeciwległe boczne ściany ze sobą. To wymaga tylko troszeczkę wyobraźni. Jak Państwo będziecie o tym myśleć przez kilkanaście lat, to zobaczycie, gwarantuję. Więc w podobny sposób można posklejać taki właśnie dwunastościan foremny i ja już jestem na tym etapie, że już to widzę, taki posklejany dwunastościan foremny. Ale powtarzam, jak na razie to nie jest żaden dowód, jest tylko ślad tego, że takie poszukiwania być może mają sens i jeżeli kiedykolwiek mielibyśmy wyznaczyć topologię wszechświata, kształt wszechświata, to prawdopodobnie tylko z tego typu badań. I na koniec, ponieważ obcujemy dzisiaj ze sztuką, przypomnę, a jeszcze nie na koniec, podsumuję tylko, dlaczego taki wszechświat posklejany, wielospójny byłby lepszy od takiego nieskończonego wszechświata. Otóż proszę Państwa, jeśli wszechświat jest jednospójny, czyli wysyłamy promień światła i on biegnie w nieskończoność, nigdy do nas nie powraca, to wszechświat musi być nieskończony. A zatem musi zawierać nieskończoną masę i nieskończoną liczbę cząstek. Wielospójny wszechświat może być euklidesowy, ale jednocześnie skończony. I w takim wszechświecie byłaby skończona masa i skończona liczba cząstek. Przyroda nie lubi nie tylko próżni, ale nie lubi nieskończoności. Żadna wielkość fizyczna nie jest nieskończona. Dlaczego akurat objętość czy masa wszechświata miałyby być nieskończone? I na koniec właśnie sztuka. Proszę Państwa, to jest słynny obraz Salwadora Dali, Ukrzyżowanie. Chrystus jest tutaj rozpięty na siatce czterowymiarowego sześcianu, o którym mówił profesor Heller. Tak jak siatkę, jeśli chcemy skleić dziecku sześcian, bo pani w szkole kazała przynieść na jutro sześcian, to musimy na Brystolu narysować siatkę tego sześcianu. I ta siatka jest złożona z sześciu kwadratów. Otóż jeśli pani zada dziecku przyniesienie czterowymiarowego sześcianu, to wtedy musimy zrobić siatkę, która będzie złożona z ośmiu trójwymiarowych sześcianów. Salvatore Dali dorobił do tego ogromnie pokrętną metafizykę, którą nazywał metafizyką wieku atomu.
i nie będę się w to wdawał, bo jest to równie zawiłe i skomplikowane jak wywody Keplera na temat dźwięków wydawanych przez poszczególne planety. Ale być może kształt Wszechświata, jego topologiczne własności wiążą się z jego wymiarowością. To nie jest wykluczone i tym tropem fizycy na pewno będą podążać. Dziękuję. Thank you.
Proszę Państwa, czas jest jednym z czynników, jednym z głównych elementów kształtujących kształt wszechświata. Dlatego też chciałem powiedzieć tutaj troszeczkę na temat tego, co fizycy wiedzą, ewentualnie co chcieliby wiedzieć na temat czasu. To, co nas w czasie najbardziej fascynuje, to jest to, że on płynie. Upływ czasu w zasadzie każdego fascynuje. Ja parę lat temu czytałem w gazecie wywiad z jednym z młodych artystów, który opowiadał oczywiście o wszystkim, na końcu opowiadał o swojej rodzinie i pochwalił się, że ma 6-letniego syna, któremu zadaje bardzo inteligentne pytanie w rodzaju: tato, a dlaczego ciągle jest teraz? No rzeczywiście, proszę Państwa, dlaczego ciągle jest teraz? To jest pytanie jak najbardziej niebanalne. Otóż to, że właśnie w naszej kulturze jest pojmowany czas zupełnie inaczej niż przestrzeń. Jakoś w przestrzeni można stanąć, więc to jakoś nas niespecjalnie pasjonuje to, że przestrzeń istnieje. Na przykład proszę Państwa, od 1966 roku istnieje Międzynarodowe Towarzystwo założone w Stanach Zjednoczonych, zajmujące się badaniem czasu. Na jednej z konferencji międzynarodowych główny założyciel i prezes tego stowarzyszenia wygłosił taką tezę, która moim zdaniem bardzo dobrze oddaje to, co nas bardzo tak pasjonuje w czasie. Mianowicie on powiedział, tutaj przeczytam ten tekst wypisany: Doznanie upływu czasu jest chyba bardziej niż jakikolwiek inny aspekt naszej egzystencji przejmujące, dogłębne i bezpośrednie. Życie, śmierć i czas łączą się w dialektyczną jedność, którą zapewne trudno pojąć, lecz która zjawia się w postaci symbolicznej we wszystkich wielkich religiach. Czas jest dogłębnie związany z funkcjami umysłu, jest jedynym wymiarem naszego wewnętrznego życia, a zarazem zdaje się być fundamentalną własnością wszechświata. Żaden inny aspekt rzeczywistości nie jest równie stosowny do wyrażenia indywidualnych i zbiorowych poczynań ludzi. Przepraszam. Otóż, jak pytamy o ten upływ czasu, to trzeba zapytać przede wszystkim, co to znaczy, że czas płynie. Mianowicie, czy upływ czasu to jest zmiana czasu mierzona zmianą czasu. Przypomina się tutaj ta słynna, legendarna już dzisiaj audycja radiowa z lat 70. 60 minut na godzinę. Co to znaczy, że czas płynie? To jest problem, ponieważ jeżeli mówimy o ruchu, to zwykle jakiekolwiek zmiany w przestrzeni pojmujemy w ten sposób, że mierzymy ją w czasie. Odwołujemy się do pewnych procesów fizycznych, które z kolei są oparte na czasie. Natomiast w przypadku upływu czasu, tutaj czas odnosi się do siebie samego. Wobec czego pytanie jest, co to jest czas? To jest pytanie, którym zajmowali się prawie wszyscy filozofowie od dalekiej starożytności. Jak się temu przyjrzeć, to w moim przekonaniu człowiekiem, który przed XX wiekiem, czyli przed wejściem do gry teorii względności, najbardziej wnikliwe analizę pojęcia czasu jest święty Augustyn z Hippony, który żył na przełomie IV i V wieku. Tutaj mamy jeden z jego portretów. Mniej więcej w 1000 lat po jego śmierci powstało ponad 100 portretów świętego Augustyna. Każdy inny, no jak łatwo się domyśleć, każdy prawdziwy. Otóż w słynnej 11 księdze wyznań święty Augustyn zajmował się właśnie naturą czasu i w pewnym momencie stawia taką tezę. Czymże jest czas? Jeżeli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeżeli pytającemu usiłem wytłumaczyć, nie wiem. To zdanie brzmi tutaj troszkę banalnie, ale jak się popatrzeć właśnie na to, co on w tej księdze pisze, to jest zdecydowanie najciekawsze właśnie z tego, co filozofowie potrafili do naszych czasów powiedzieć.
Na ten temat mamy w zasadzie dwie koncepcje. Jedna koncepcja pochodzi od niemieckiego filozofa Leibniza z przełomu XVII-XVIII wieku, która powiada, że czas to jest następstwo zdarzeń. I ta teza jest szczególnie widoczna, jeśli weźmiemy pod uwagę, co to jest muzyka, a znajdujemy się na uczelni, która muzyką się zajmuje. Albowiem muzyka to jest następstwo dźwięków. A więc to jest jedna koncepcja. Ale druga koncepcja, proszę Państwa, to jest ten obraz, który Państwu pokazałem na początku. To jest obraz namalowany w XV wieku przez włoskiego malarza Domenico Ghirlandaio. Nosi tytuł Portret dziadka i wnuka. Otóż tutaj widać, przez porównanie człowieka starego i dziecka, najlepiej widać, że my upływ czasu mierzymy zmianami w przestrzeni. Patrząc na twarz tego dziadka, widzimy, że on nie jest dzieckiem. Widzimy tą różnicę, a więc czas jest głęboko związany z przestrzenią. Z jednej strony mamy tą czas jako następstwo zdarzeń, według Leibniza i to, co mamy w muzyce. Z drugiej strony czas, zmiany w czasie obserwujemy przez zmiany w przestrzeni. Wobec tego można zapytać, przechodząc od filozofów do fizyków, można zapytać, co to jest czas. Fizyk odpowiada, czas jest tym, co mierzy dobry zegar. Oczywiście większość Państwa w tym momencie się żachnie i powie, taką odpowiedź to ja też potrafię dać. Niewątpliwie, tylko że fizycy wyciągnęli z tej definicji najdalej idące konsekwencje i wówczas się okazało, że czas ma zupełnie inne w dużym stopniu inne własności niż to, czego byśmy się spodziewali, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Otóż zegar, ten dobry zegar, to jest właśnie oparty jest na tej koncepcji, która się odwołuje do Leibniza, mianowicie, że zegar zlicza kolejne ściśle powtarzalne zdarzenia. I to jest istotne, że z doświadczenia wiemy, że w przyrodzie istnieje wiele procesów cyklicznych, czyli powtarzalnych, które mają stały okres. I to jest istotne, gdyby w przyrodzie istniał tylko jeden proces powtarzalny, to stwierdzenie, czy on się powtarza ze stałym okresem, czy nie, to byśmy nie byli w stanie tego stwierdzić. To, że jakiś proces fizyczny ma stały okres, wynika z tego, że badamy to, obserwując, porównując to zjawisko z innymi zjawiskami, o których wiemy, że są cykliczne. Najprostszy przykład. Piłka tocząca się po piasku. Ona się obraca, wobec czego jest to zjawisko powtarzalne, ale ponieważ jest silne tarcie na piasku, to ona się toczy i obraca coraz wolniej. To, że widzimy, że ona się obraca coraz wolniej, to dlatego, że my wewnątrz mamy też pewne procesy, które są cykliczne i mają w miarę stały okres i my wtedy wyczuwamy, że ta piłka toczy się coraz wolniej. Zanim ona stanie, to wiemy, że ona ma coraz większy okres obrotu. Wobec czego, żeby mieć zjawiska, o których mają stały okres, musimy porównywać z wieloma innymi zjawiskami, co do których przypuszczamy, że mają stały okres. To jest dość skomplikowany proces, żeby to wyłapać. W każdym razie to się daje zrobić. Wynik końcowy jest taki, że w technice potrafimy zbudować zegary, które są dobre, czyli oparte są na zjawisku ściśle powtarzalnym ze stałym okresem, wówczas zliczanie kolejnych powtórzeń tego zjawiska służy nam jako miara czasu. I te zegary są odporne na rozmaite zakłócenia zewnętrzne, tak jak wstrząsy, wilgoć, zmiany temperatury. Proszę Państwa, to nie jest problem tylko tego, czy ktoś się spóźnia i ma dobry zegarek, czy nie. To jest problem bardzo ważny. Mianowicie na początku XVIII wieku dobry zegar to była rzecz kluczowa, powiedziałem, problem pierwszej wagi politycznej i ekonomicznej dla Wielkiej Brytanii. To było państwo morskie, to była epoka morska, która się skończyła potem XIX wieku. Podstawową rzeczą było wyznaczenie położenia statku czy okrętu wojennego na morzu. Wyznaczenie szerokości geograficznej jest w miarę łatwe. Z obserwacji tylko widać słońce i gwiazdy, to się wyznacza dość dokładnie, znaczy łatwo i dość dokładnie. Natomiast wyznaczenie długości geograficznej,
To jest szalony problem. Próbowano przez kilkadziesiąt lat robić to metodami astronomicznymi, się nie udało i do dzisiaj wiadomo, że metodami astronomicznymi długości geograficznej się nie wyznaczy. A skutki były takie, że na początku XVIII wieku duża eskadra floty wojennej Wielkiej Brytanii wpadła gdzieś, zda się w pobliżu zresztą wyspy brytyjskich, na skały, bo nie potrafili wyznaczyć swojego położenia i cała flota się potopiła łącznie z bardzo ważnym admirałem. I w tym momencie Anglicy doszli do wniosku, że to jest kluczowy problem dla ich państwa i gospodarki. W roku 1714 parlament uchwalił, to się nazywało Longitude Act, czyli ustawa o długości geograficznej, gdzie wyznaczono gigantyczną, nawet na dzisiejsze czasy gigantyczną nagrodę za podanie metody pomiaru długości geograficznej. Z tego się wzięło mnóstwo ludzi. Astronomowie próbowali, jak powiedziałem, ponieśli totalną klęskę, bo to jest niemożliwe. Natomiast problem rozwiązał samouk John Harrison, który dzisiaj jest uważany za jednego z bohaterów narodowych Wielkiej Brytanii, pokojowych bohaterów niewojennych. Mianowicie on skonstruował bardzo dokładny, po kilkudziesięciu latach, skonstruował bardzo dokładny zegar, chronometr, to był pierwszy chronometr morski, zegar, który był odporny właśnie na to, co się dzieje na statku, czyli na stałe kiwanie, zmiany temperatury, wilgoć. Otóż on w 1764 roku odbył podróż z Londynu na Jamajkę i z powrotem i po wszystkich porównaniach okazało się, że ten zegar spóźnił się o 5 sekund. Od tego momentu zaczęła się rzeczywiście potęga Wielkiej Brytanii na morzach. Od tego czasu zaczęto budować chronometry morskie. My mamy, no, mamy, więc mamy tutaj na tych rysunkach mamy stare zegary mechaniczne, stare zegary kwarcowe, naręczne i tutaj mamy zdjęcie, które jest za małe, żeby coś na nim było widać, więc tylko zapewniam Państwa, że to jest nowoczesny zegar atomowy, cezowy. No więc wracając teraz do czasu, zadajmy pytanie, jakie własności ma czas fizyczny? No więc tutaj wypowiedział się na ten temat w roku 1687 pierwszy autorytet, mianowicie Newton w swoim głównym dziele, którego tutaj po łacinie wypisany Państwo widzą, mianowicie powiedział w tak zwanej części scholium, gdzie podaje definicję do wielkości fizycznych, którymi operuje, napisał coś takiego. Czas absolutny, prawdziwy i matematyczny, sam z siebie i przez swą naturę upływa równomiernie, bez związku z czymkolwiek zewnętrznym i inaczej nazywa się trwaniem. Ta definicja przeszła do mechaniki, do fizyki do końca XIX wieku i do dzisiaj chyba duża część inteligencji uważa tą definicję za właściwą. Jednak okazuje się, że nie jest tak całkiem. Mianowicie, że jak się temu przyjrzeć dokładniej, co mierzy dobry zegar, bardzo dokładnie się przyjrzeć temu, co mierzy dobry zegar, okazuje się, że jest nieprawda. To właśnie zwrócił uwagę Einstein na początku XX wieku. Mianowicie Einstein wrócił do tej tradycji, którą można by w tym momencie nazwać tradycją Girlandaja, aczkolwiek on nie był jedynym. Tutaj nie można mu za dużych zasług przypisywać. No w każdym razie do faktu, że czas jest głęboko powiązany z przestrzenią. A więc nie jest tym czymś, co jest całkowicie oderwanym od przestrzeni. Trzeba te dwie rzeczy powiązać. Mianowicie z jednej strony to jest czas, to jest następstwo zdarzeń, zliczanie następstw zdarzeń. Z drugiej strony czas jest powiązany z ruchem w przestrzeni. Mianowicie Einstein, łącząc szczególną i ogólną teorię względności plus dokładne pomiary czasu i przestrzeni, które właśnie obie te teorie potwierdziły, pokazują, że nie istnieje jeden absolutny czas. Wbrew temu, co się ludziom wydaje, istnieje każdy dobry zegar, a więc taki, jakim tutaj mówiłem, każdy dobry zegar mierzy swój czas, zwanym jego czasem własnym. I ten czas własny zależy od tego, jak ten zegar się porusza i od miejsca w przestrzeni. Miejsce w przestrzeni dlatego, że na bieg zegara wpływają siły ciążenia, czyli grawitacja. Ruch, dlatego że to od tego zależy, od tego, jak on się, z jaką prędkością się porusza. Otóż, jeżeli mamy dwa dobre zegary i stwierdzamy, że one idą jednakowo, to jest to możliwe tylko wtedy,
jeżeli one są w miarę blisko siebie, a więc grawitacja między nimi nie jest, siły grawitacyjne między ich położeniami nie różnią się i co więcej, że te zegary się nie poruszają. Jeżeli teraz mamy dwa zegary w ruchu względnym, czyli jeden porusza się względem drugiego, to występuje to sławne i tajemnicze zjawisko mianowicie dylatacji czasu. To jest w ramach szczególnej teorii względności. Ale jeżeli uwzględnimy grawitację, to właśnie grawitacja również wpływa na bieg zegarów. Jakbyśmy sobie wyobrazili dobry zegar umieszczony na powierzchni Słońca, tam jest oczywiście gorąco, więc to by była kwestia techniczna, byłaby bardzo skomplikowana, żeby go umieścić w atmosferze Słońca w pobliżu, w fotosferze, gdzie jest temperatura około 6000 stopni, ale to jest to zagadnienie bardzo trudne, ale w zasadzie rozwiązywalne. Otóż gdybyśmy taki zegar umieścili na Słońcu, to okazałoby się, że w porównaniu do zegara znajdującego, takiego samego zegara znajdującego się na Ziemi, ten zegar na Słońcu by się troszeczkę późnił. Bardzo niewiele. Mianowicie, jeżeli na Słońcu według tego zegara upłynęłaby jedna sekunda, to na Ziemi upłynęłaby jedna sekunda plus dwie mikrosekundy, czyli dwie milionowe części sekundy. Gdybyśmy znajdowali się bliżej czarnej dziury i tam umieścili zegar, to wówczas różnice byłyby już znacznie większe. A więc grawitacja wpływa na upływ czasu, a więc na tempo wszystkich procesów fizycznych i to obserwujemy, mianowicie to jest to słynne poczerwienienie światła galaktyk, co interpretuje się również jako efekt rozszerzania się wszechświata. Według teorii względności czas jest tak mocno powiązany z przestrzenią, że należy go dodać do niej i on się pojawia jako czwarty wymiar. Tutaj był na początku ksiądz profesor Heller mówił o czwartym wymiarze, ale to rozumiał w sensie geometrycznym. Tak jak mamy bryły trójwymiarowe, to tutaj matematycy i ksiądz Heller mówił o czwartym wymiarze czysto przestrzennym. Natomiast w fizyce mamy ten czwarty wymiar, już nie jest przestrzenny, bo świat nasz ma tylko trzy wymiary przestrzennie, natomiast czwartym wymiarem jest właśnie czas i on się skleja w bardzo specyficzny, bardzo subtelny sposób z przestrzenią, dając nam czasoprzestrzeń. To powoduje właśnie, że jak powiedziałem, zegary, które się względem siebie się poruszają, i tutaj można od razu powiedzieć, że czas jest pewnym, ponieważ z kolei za własności czasoprzestrzeni odpowiada grawitacja według teorii Einsteina ogólnej, to można powiedzieć, że czas jest pewnym aspektem grawitacji, z pewnym aspektem geometrii czasoprzestrzeni, już nie przestrzeni, ale czasoprzestrzeni jest, a w tym sensie jest fizycznie pewnym aspektem grawitacji. Z tego są wypływają rozmaite interesujące konsekwencje, mianowicie jeżeli zegary, które są względem siebie w ruchu, idą w różnym tempie, to należy się spodziewać, że równoczesność nie jest absolutna. To już przewiduje szczególna teoria względności, która powiada nam, że równoczesność zdarzeń jest zrelatywizowana do zegara. W konsekwencji tego, ponieważ równoczesność to jest to, co nam rozdziela czas na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, to w rezultacie to, co jest przyszłe, a to, co jest przeszłe, staje się relatywne. I to nie jest tak, ręga tego rozdziału na przeszłość i przyszłość jest nieco mniejsza niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w życiu codziennym. W szczególności trzeba zakwestionować, wydawałoby się absolutnie pewną tezę, że przeszłość jest pewna, a przyszłość jest niepewna. To jest troszeczkę zrelatywizowane. I konsekwencją tego jest pytanie, co istnieje. To jest pytanie stawiane przez filozofów, ale oczywiście przez fizyków. Co istnieje? Otóż jak się zastanowić, jak pytamy, co istnieje, to mówimy, że istnieje to, co współistnieje z nami. W tym sensie prezydent Stanów Zjednoczonych aktualny, wprawdzie przypuszczam, że nikt z Państwa bezpośrednio z nim nie miał kontaktu, ale ponieważ on jest niezbyt daleko, znaczy te 10 tysięcy kilometrów stąd i jest równoczesny z nami, to wobec tego on dla nas istnieje. Z kolei król Bolesław Chrobry, który żył 1000 lat temu, dla nas nie istnieje. I powiemy, że Chrobry dla nas nie istnieje, natomiast ludzie, którzy urodzą się w roku 2100, dopiero zaistnieją, dla nas jeszcze nie istnieją.
ale to jest dla nas, którzy siedzimy tutaj na Ziemi. Wyobraźmy sobie, że mamy planetę, jak policzyłem, to, która się znajduje na prawie na odległości równej średnicy drogi mlecznej, czyli w odległości około 30 tysięcy lat świetlnych. Ta planeta krąży wokół swojej gwiazdy i ona ma prędkość względem nas 100 km na sekundę. A więc to jest zupełnie niewielka prędkość, no bo my krążymy wokół Słońca z prędkością 30 km na sekundę. Otóż jeżeli ta cywilizacja porusza się względem nas, te 100 km na sekundę jest te 30 tysięcy lat świetlnych odległa od nas, to dla nich zdarzenia równoczesne są inne niż dla nas. Dla nich równoczesny jest król chrobry. Dla nich ten król istnieje. Oni nie mogą się z nim skontaktować, ale dla nich on istnieje. Także pytanie, co istnieje, a co już nie istnieje, albo co będzie istniało, jest zrelatywizowane do układu odniesienia, w naszym przypadku do Ziemi. Ponieważ my mamy do czynienia z małymi prędkościami, bo siedzimy na Ziemi, przy prędkościach takich, jakie mamy w technice, tych efektów nie zaobserwujemy i mamy również do czynienia z niewielkimi odległościami w zasadzie tylko na powierzchni Ziemi. Dlatego takich dziwnych rzeczy, że ta równoczesność zależy od układu odniesienia, tego nie widzimy. Co tu jeszcze można powiedzieć, ponieważ czas mi dobiega końca. Takie są dwa zagadnienia, o których można by wspomnieć. Mianowicie, dlaczego istnieje strzałka czasu? Na ten temat w zasadzie w fizyce nie ma do dzisiaj w pełni jednoznacznej odpowiedzi. Dlaczego mamy przepływ czasu od przeszłości do przyszłości? Dlaczego nie ma na odwrót? To są dość skomplikowane rzeczy. Można tylko pewne rzeczy sugerować, także to sobie darujmy. Drugie pytanie to jest to związane z upływem czasu. Czy można stanąć w czasie? Możemy stanąć w przestrzeni, a czy możemy stanąć w czasie? Odpowiedź brzmi nie. Dlaczego? Otóż na pytanie, dlaczego nie możemy stanąć w przestrzeni, to odpowiedź jest taka, że to zależy względem czego stoimy w przestrzeni. Jak ja tutaj stoję przed Państwem, to ja się nie poruszam względem tej sali i Państwo też się względem tej sali nie poruszacie. Ale Ziemia, czyli my wszyscy, porusza się względem Słońca z prędkością 30 km na sekundę. Słońce porusza się z prędkością 220 km na sekundę wokół centrum galaktyki, a galaktyka porusza się też ma względem wyróżnionego układu odniesienia, tak zwanego promienia reliktowego, prędkość około 600 km na sekundę. Także widzą Państwo, że jesteśmy, zależnie od tego, z jakiego układu odniesienia korzystamy, my albo stoimy w miejscu, albo mamy prędkości rzędu kilkuset kilometrów na sekundę. Więc w tym sensie możemy stanąć w przestrzeni, albo też, a jednocześnie się poruszać. Z czasem sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Odpowiedzi, dlaczego nie możemy stanąć w czasie, w zasadzie nie ma. Po prostu wszystko wskazuje na to, że nie ma w przyrodzie obiektów, które mogą stanąć w czasie. Natomiast wymyślono takie obiekty, one noszą nazwę tachionów, od greckiego słowa tachios, czyli szybki. To by były ciała, cząstki elementarne, które poruszają się szybciej od światła. Szczególna to razowość sugeruje, że żaden obiekt fizyczny nie może się poruszać szybciej od światła, ale to jest tylko sugestia. W zasadzie ze szczególną to rozumiem, nie są sprzeczne obiekty, które by poruszały się szybciej od światła. I taki obiekt mógłby, proszę Państwa, stanąć w czasie, tylko efekt byłby taki, że on by się poruszał dla nas taki obiekt by się poruszał, stałby w czasie, ale jednocześnie by się przesuwał w przestrzeni z nieskończoną prędkością. To znaczy, że jednocześnie byłby tu i w dowolnie dalekiej galaktyce. Więc wydaje się, że czegoś takiego nie ma, że po prostu przyroda nie lubi tachionów. Ale powiadam, z punktu widzenia szczególnej teorii względności i w ogóle ogólnej teorii względności, tej wiedzy fizycznej, którą w tej chwili dysponujemy, tego wykluczyć się nie da. Przypuszczalnie takie obiekty nie potrafiłyby oddziaływać sensowny sposób, to znaczy zgodny z jakimiś prawami fizyki, z naszymi obiektami, czyli byśmy tego nie obserwowali. Ale to nie jest, to jest jeszcze sprawa do pewnego stopnia otwarta. To, proszę Państwa, ja dziękuję.
Szanowni Państwo, uprzejmie dziękuję naszym wykładowcom, uprzejmie dziękuję artystom. Wiemy już troszkę więcej o czasie. Mamy teraz drobną chwilę czasu na 3 lub 4 krótkie pytania do naszych gości. Zachęcam. Panowie wspominali o kształcie Wszechświata. Ja mam takie pytanie, czy prawidłowa będzie taka teza, że no Wszechświat jest pusty na dobrą sprawę, tak? Są te ogromne odległości, które oddzielają od siebie te obiekty. I jeżeli tak, to czy w tej pustej przestrzeni możemy doszukać się jakiejś głębi, o której wspominał na przykład pan profesor Demiański, mianowicie o tej ciemnej energii, tak? Czy to gdzieś tam nie jest zawieszone? Tak jest moje pytanko. Ma pan rację, dlatego że ta przestrzeń między galaktykami jest prawie pusta w takim sensie naszej materii, ale w tej przestrzeni, no najprawdopodobniej tego w tej chwili jeszcze tak stuprocentowo powiedzieć nie możemy, znajduje się no właśnie to jakieś substancja, medium, które nazywamy ciemną energią. Także to ten wszechświat tak naprawdę poza tymi skupiskami materii, którą widzimy, która świeci i dzięki temu no, ją widzimy, jest, no, jest ta ciemna materia, która jest skupiona wokół galaktyk i gromad galaktyk. To wiemy z obserwacji ruchu gwiazd w galaktykach i obserwacji bardzo gorącego gazu, który istnieje w centralnych częściach gromad galaktyk. No a oprócz tego pewnie właśnie i tu też nie mamy stuprocentowej pewności, ta ciemna energia wypełnia jako takie medium całą przestrzeń we Wszechświecie. Ja mam dwa pytania do pana doktora Bajtlika. Pierwsze to jest takie, że jeżeli czegoś nie przekręciłem, to kojarzę, że globalna geometria Wszechświata zależy od średniej gęstości masy energii. Wszechświat się rozszerza, przestrzeń się rozszerza, znaczy jeżeli zakładamy, że ma skończoną objętość, to to objętość rośnie, bo ciemna energia ją rozpycha, wobec czego prędzej czy później gęstość spadnie poniżej wartości krytycznej. Czy wobec tego Wszechświat jest skazany na krzywiznę ujemną? To jest pierwsze pytanie. A drugie to, czy wierzy pan doktor w jakiś konkretny kształt Wszechświata? No wiem, że to jest problem nierozwiązany, ale no, ja od razu mówię, że nie wierzę w żaden konkretny, tylko no, od 12 ścian ze zlepionymi przeciwległymi ścianami no, bardziej naturalny się wydaje nie wiem, albo sfera trójwymiarowa, albo przestrzeń rzutowa trójwymiarowa, albo nawet torus trójwymiarowy. Z równań Einsteina wynika, że jeśli Wszechświat jest euklidesowy, to zawsze taki był i zawsze taki będzie. Niezależnie od rozszerzania się Wszechświata. I to jest jeden z problemów w kosmologii, dlatego że gdyby Wszechświat na samym początku swojego istnienia był nieco bardziej gęsty, także miałby geometrię sferyczną, lub nieco mniej gęsty, także miałby geometrię hiperboliczną, geometrię siodłową, to wskutek ekspansji Wszechświata ten Wszechświat albo już dawno by się zapadł, albo już dawno by się rozsypał, rozjechał. To znaczy, gdyby na samym początku średnia gęstość materii była za mała, żeby Wszechświat był euklidesowy, to Wszechświat byłby dzisiaj niemal pusty. Gwiazdy nigdy by nie powstały, nie powstałoby życie. Z kolei gdyby był nieco bardziej gęsty niż potrzeba, żeby był euklidesowy, to wtedy już dawno ten Wszechświat by ponownie się zapadł. Także znowu byłby ten problem, że nas by nie było. Więc to jest, dlaczego średnia gęstość Wszechświata jest tak dobrze dopasowana do tej gęstości, którą trzeba, żeby Wszechświat był euklidesowy,
To jest jeden z problemów klasycznej kosmologii. No i są różne próby wyjaśnienia tego, ale to tak naprawdę dobrze nie wiemy. Natomiast drugie pytanie o to, czy ja wierzę w jakiś kształt wszechświata. Wierzyć to można w dogmaty, a nie w kształt wszechświata. To jest kwestia czysto empiryczna. To znaczy, można mieć nadzieję, że kiedyś obserwacyjnie stwierdzimy, jaka jest topologia wszechświata, czyli to, co nazywamy kształtem wszechświata. Natomiast to nie jest kwestia wiary. Wszechświat nie mógłby być takimi posklejanymi kulami, dlatego że kule nie wypełnią przestrzeni. Prawda? Jeżeli chcemy pokryć płaską kartkę papieru, to możemy to zrobić na przykład prostokątami. I dlatego prostokąty możemy pozwijać w torus i to jest ok. Natomiast okręgami płaszczyzny nie pokryjemy. I stąd to jest bardzo ciekawy problem, dlatego że gdybyśmy wykryli, jaki jest kształt tej fundamentalnej komórki wszechświata, czy to jest dwunastościan, czy to jest prostopadłościan, co to jest, i gdybyśmy znali krzywiznę wszechświata, to znalibyśmy rozmiary tej komórki. I odwrotnie, gdybyśmy znali rozmiary i znali krzywiznę, to moglibyśmy powiedzieć, jaki jest kształt tej fundamentalnej komórki i tak dalej. Więc jeśli mamy te trzy wielkości, czyli rozmiar fundamentalnej komórki, jej kształt i promień krzywizny wszechświata, to znajomość dwóch pozwala jednoznacznie wyznaczyć trzecią. Ale to jest kwestia czysto obserwacyjna, to nie jest do wierzenia. Proszę pana, to pytanie, dlaczego ten wszechświat jest właśnie albo płaski, albo sferyczny, albo hiperboliczny, no jest niesłychanie frustrujące dla ludzi, którzy się tym zajmują. I ponieważ z obserwacji, którymi dysponujemy w tej chwili, wynika, że najprawdopodobniej ten wszechświat jest, no, jeżeli nie płaski, to prawie płaski i o czym pan Bańczyk powiedział, że to wymaga bardzo specyficznego dopasowania warunków początkowych. Fizycy nie lubią, znaczy to dla nas jest nie do zniesienia, taka sytuacja, że coś trzeba dopasować tam z dokładnością, prawda, do 10 znaków po przecinku. To trzeba znaleźć jakiś mechanizm, który zagwarantuje, że to tak rzeczywiście było. No i oczywiście fizycy, którzy mają niezwykłą fantazję w wypracowaniu różnych takich modeli i rozwiązywaniu takich zagadek, propagują taką hipotezę, że na bardzo wczesnych fazach ewolucji wszechświata, kiedy wszechświat miał no tam 10 do minus 20 sekundy, wszechświat przeszedł przez taką fazę wykładniczego rozszerzania. No i dzięki temu, nawet jeżeli, prawda, był tam początkowo trochę krzywy, czy nawet bardzo krzywy, to przez to, że rozszerzał się tak ogromnie, został wypłaszczony. I dlatego teraz wygląda prawie płaski. Ale czy to tak było naprawdę? To jest taka bardzo ładna hipoteza, ale czy tak było naprawdę, tego do końca jeszcze nie wiem. Czy nie jest prawdą, że krzywizna wszechświata zależy tylko i wyłącznie od średniej gęstości masy energii? Nie, no krzywizna, jeżeli wszechświat jest sferyczny, to będzie zawsze sferyczny. Jeżeli jest euklidesowy, to będzie zawsze euklidesowy. Jeżeli jest hiperboliczny, to będzie zawsze hiperboliczny. Znak krzywizny się nie może zmienić. Promień krzywizny się zmienia wskutek ekspansji wszechświata. Natomiast znak krzywizny się nie zmienia. I sądzimy, że jeśli topologia wszechświata jest bardziej skomplikowana, jeżeli wszechświat jest wielospójny, to też sądzimy, że ta topologia jest zachowana, że ona się nie zmienia w trakcie ewolucji wszechświata, ale to tylko sądzimy, bo jak mówiłem, nie ma żadnej teorii fizycznej, która by nam mówiła, jaka jest topologia wszechświata i z czego ona wynika. Także to jest tylko takie przypuszczenie. Ja oglądałem wykład amerykańskiego kosmologa Lorenza Krausa i on właśnie w tym swoim wykładzie właśnie też wspominał o kształcie wszechświata i że jest najprawdopodobniej płaski i że energia takiego wszechświata
jest najprawdopodobniej równa zeru, tak? I co z tego wynika? Czy taki wszechświat mógł powstać z niczego, bo takie coś sugeruje dr Krauss? I czy po prostu jest potrzeba odwoływania się do stwórcy w przypadku takiego wszechświata? Czy po prostu on rzeczywiście mógł powstać z niczego, dosłownie? To jest znowu bardzo skomplikowane pytanie, dlatego że prawdopodobnie to, co Lorenz Krauss miał na myśli, to jest bilans pomiędzy dodatnią energią związaną z masą energią, a ujemną energią związaną z oddziaływaniami grawitacyjnymi. Przy czym to w ogólnej teorii względności w odniesieniu do całego wszechświata to nie są wielkości dobrze określone. W związku z tym tego typu spekulacje nie mają większego sensu. Czy wszechświat mógł powstać z niczego? No, to znowu jest takie machanie rękami. Jest bardzo wiele książek popularnonaukowych, w których się spekuluje, że co było przed wielkim wybuchem albo w tym samym tym momencie wielkiego wybuchu. Mówi się, że wszechświat powstał w wyniku kwantowej fluktuacji czegoś tam. I tu znowu, jeżeli traktować to na serio, a moim zdaniem na razie jeszcze jest za wcześnie, żeby to traktować na serio, to trudno sobie wyobrazić fluktuację, w wyniku której powstaje coś, co jest nieskończone. Coś, co ma nieskończone rozmiary, nieskończoną masę, nieskończoną ilość cząstek i tak dalej. Więc taki wielospójny wszechświat byłby w tym sensie łatwiejszy do ogarnięcia, że mamy kwantową fluktuację czegoś tam i robimy coś, co jest skończone, co ma skończone rozmiary, skończoną masę i tak dalej. Natomiast odwoływanie się do stwórcy, tutaj nie chcę wchodzić w kompetencje profesora Hellera, moim zdaniem jest równie uzasadnione lub równie nieuzasadnione w przypadku jakiegokolwiek wszechświata. I to, czy on jest skończony, czy jest nieskończony, nie ma z tym nic wspólnego, ale... Ja tylko jedno dodam, że jest wiele koncepcji stwarzania świata z niczego. Słynny model Hartlego Hawkinga, gdzie rzeczywiście nawet nie chodzi o bilans tych dwóch energii, jedna dodatnia, druga umienna, tylko oni tak rzeczywiście bardzo sprytnie wymyślili ten model. Jest jeszcze kilka innych wersji tego modelu. No i bardzo ładnie się to nazywa stworzenie z niczego. To jest bardzo ładne medialne określenie, ale trzeba pamiętać o jednym. Oni wszyscy zakładają jedną rzecz, że istnieją jakieś prawa fizyki. Bo gdyby nie zakładali praw fizyki, to nic nie wyprodukują. A pytanie takie metafizyczne jest, skąd się wzięły prawa fizyki. I tu jest pies pogrzebany. Można jeszcze dodać do tego, słuchaj, takie moje fizyczne trzy słowa. W fizyce nie ma niczego. Nie ma pustej przestrzeni i nie ma niczego. Jeżeli się patrzy na właśnie przestrzeń z takiego punktu widzenia kwantowych, to w tym, co my uważalibyśmy za pustą przestrzeń, czyli coś, co nazywalibyśmy nic, w tej przestrzeni dzieje się niesłychanie dużo różnych rzeczy związanych z tymi kwantowymi fluktuacjami. Ale te kwantowe fluktuacje to są rzeczywiste. To nie jest coś, co jest tylko fantazją. Efekty tych kwantowych fluktuacji widzimy tak naprawdę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, niewiele wiemy o czasie, ale jedno co wiemy, to że biegnie nieubłaganie. Dlatego myślę, że na koniec posłuchajmy jeszcze raz Wszechświata i na tym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Thank you.
Podziękujmy wykładowcom, podziękujmy artystom.